Dobry wieczór Państwu. Witam pięknie. Nie mogę powiedzieć, że po roku, ale za to mogę powiedzieć na kolejnym cyklu 24. Jaworskich Koncertów Pokoju. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dopisała pogoda, dopisaliście Państwo i jak sami się przekonacie, chodząc na wszystkie koncerty, dopisał też repertuar i oczywiście artyści. 13. Za dwa dni będzie dokładnie 14 lat, kiedy przyjechałem do Jawora. Za dwa dni. I koncerty są częścią tego miejsca, to też przez to częścią mojego życia. I ten głos też jest częścią mojego życia, no tak to czasem wychodzi. Ale Państwo wiecie, że ja nie lubię Was zanudzać mówieniem, nie po to tu dzisiaj przyszliśmy słuchać. Ja się tylko bardzo cieszę, że koncerty się udały, że rozpoczynamy i wszystkim życzę pięknych doznań i wielkich przeżyć. Dziękuję bardzo. Gościmy w pięknym wnętrzu barokowej perły UNESCO, wpisanej na Światową Listę Dziedzictwa. To już samo w sobie pokazuje, że jesteśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie i w doborowym towarzystwie. Przede wszystkim jeszcze raz witam Panią Elżbietę. To zawsze jest smak, aromat. To jest wyjątkowość tych koncertów. Nie przesadzę, kiedy powiem, witamy bardzo gorąco ikonę tych koncertów. Niech te róże powiedzą to wszystko, co do Pani czuje i do Państwa. Tegoroczna edycja Jaworskich Koncertów Pokoju odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To szczególne wyróżnienie przyznawane jest najbardziej znaczącym przedsięwzięciom na rzecz kultury polskiej. Patronat honorowy nad festiwalem objął również marszałek województwa dolnośląskiego pan Cezary Przybylski. Cieszę się, że potrzeby krzewienia kultury muzycznej wśród mieszkańców regionu są dostrzegane. Niniejszym 24. edycję Jaworskich Koncertów Pokoju uważam za otwartą. W salach, filharmoniach, ale chyba nieczęsto macie okazję koncertować w kościele. No tak, nieczęsto symfoniczne orkiestry nieczęsto grają w kościołach, no bywa koncerty i w kościołach i ten koncert, który dzisiaj graliśmy, był specjalnie przygotowany. Ta programa była Mozarta G-moll Symfonia 40 i Suita Holsta. To te trzy utwory były specjalnie przygotowane dla tego otwarcia festiwalu i bardzo fajne, że to wszystko bardzo fajne. Publiczność oni ponrawili i wszystko odebrało, tak. I wszystko było bardzo fajne. W tym kościołu mieliśmy bardzo fajną akustykę. Tutaj jest naturalna akustyka, drzewo i bardzo było miło nam grać. A gdzie będzie można Was usłyszeć teraz jeszcze? Nie będziemy. To była specjalna zrobiona programa dla tego festiwalu. Bardzo dziękujemy organizatorom, że zaprosił Toruńską Orkiestrę Symfoniczną do tego festiwalu. I bardzo było miło tutaj koncertować, otworzyć ten festiwal. Jaworskie Koncerty Pokoju niemalże już ćwierć wieku czarują zmysły słuchaczy. Tak, to prawda. W przyszłym roku będziemy już naprawdę mieli jubileuszową edycję, a teraz rozpoczęliśmy z wielkim przytupem, jako że przyjechała do nas orkiestra symfoniczna. Znakomita, mogliśmy się naprawdę delektować cudownym programem i to jest chyba idealny, dobry początek. Dopisała pogoda, dopisali słuchacze, dopisał repertuar. Jednym słowem, naprawdę przepięknie. Słuchacze byli zachwyceni, a co będzie kolejne w programie?
2 czerwca zapraszamy Państwa na kolejną edycję tego cyklu. Tym razem zmienimy nastrój i będziemy słuchać pięknego chóru, cudownej trąbki i organów, jako że trudno nie wykorzystać instrumentu, który mamy tutaj w tym kościele, więc program też zapowiada się bardzo ciekawie, czyli 2 czerwca o godzinie 18:00 i tak jak wiedzą słuchacze, obecność musi być obowiązkowa. Thank you.